Witam serdecznie wszystkich Państwa u mnie na kanale Loelia Oracle. Dziękuję, że Państwo odwiedzają mnie. Proszę o subskrypcję mojego kanału i lajki. Bardzo się cieszę. Dzisiaj mamy następny temat. Też bardzo Państwa proszę, by Państwo pisali w komentarzach pod wideo, pod tymi filmikami, jakie tematy interesują Państwa, bym robiła takie czytania. Do każdego tematu, do każdego pytania mogę zrobić osobne, kolektywne czytanie kart. Także bardzo Państwa proszę w komentarzach pisać, jakie tematy są dla Państwa interesujące, ciekawe, jakie problemy Was nurtują, ponieważ wtedy mogę sobie z tych wielości różnych pomysłów, tematów tutaj robić właśnie układy kart. Dzisiejsze pytanie do kart, już karty są przeczyszczone, przetasowane. Dzisiejsze pytanie do kart jest, co powinnam zrobić z tą relacją? Dlaczego zadaję takie pytanie? Ponieważ no, wiadomo, że w relacje nie są zawsze proste, łatwe. Często jest taka relacja, która ma dużo kryzysów, czy jakichś dyskusji, problemów, no jakichś po prostu burzliwych, prawda, przejść i również też być może jest jakaś zdrada, czy kłamstwa, czy kłótnie, lub też ciche dni, kryzys, izolacja, blokady. Są różne problemy, z którymi Państwo się tutaj borykają. Dlatego pytanie jest takie ogólne, co mam zrobić z tą relacją. Nieraz męczymy się w relacji, prawda? Jesteśmy na siłę, jesteśmy od siebie uzależnieni lub mamy po prostu przyzwyczajenia. Jesteśmy przyzwyczajeni być z tą osobą, boimy się być sami, boimy się być samotni. Ale mamy też po prostu takie myśli, by to zerwać, by odejść, być może by zacząć wszystko od nowa. Więc dlatego zadaję takie pytanie do kart Tarota, co mam zrobić, co powinnam zrobić z tą relacją. Dobrze, więc zobaczmy, co powiedzą karty. Pierwsza karta to jest temat czytania, czyli to, o co ja pytam i to, o co chodzi w tym czytaniu. Ja zapytałam, co powinnam zrobić z tą relacją. Czwórka buław. Czwórka buław jest kartą pozytywną. Mówi tutaj o jakimś związku, o pragnieniu związku stabilnego. O to mi chodzi, osobie pytającej, tak? Czyli chciałabym mieć związek stabilny, chciałabym być radosna, szczęśliwa w związku, bawić się, cieszyć, prawda, radować. Chciałabym mieć to poczucie tego stabilnego związku, że coś jest tutaj zbudowane na solidnych fundamentach, prawda? Co przynosi mi radość i też po prostu, co jest, że ten związek jest namiętny. Tutaj widzimy ogień, prawda? Cztery buławy. Buławy są zawsze kreatywne, energiczne, są też symbolem namiętności, prawda? Czyli chciałabym mieć taką relację z partnerem, namiętną, solidną, stabilną, radosną, szczęśliwą, lekką, bez obciążeń, bawić się, tańczyć, śmiać. Takie bym miała tutaj oczekiwania i tak bym chciała, żeby ta relacja się układała. To jest mój temat, to jest to, o co mi chodzi. Teraz zobaczmy, co nie powinnam zrobić. Pytanie jest, przypominam, co powinnam zrobić z tą relacją, w której nie jestem być może szczęśliwa, spełniona. Pytanie jest, co nie powinnam zrobić. To jest karta
numer 2, As Pentakli. As Pentakli mówi nam o jakimś nowym początku, ale niemniej jednak mówi nam również o jakichś wartościach, o stabilności, stabilizacji. Moim zdaniem, jeśli byśmy chcieli jeszcze raz zacząć coś, by ta relacja była stabilna, radosna, lepsza, to nie powinniśmy rezygnować ze swoich wartości, które mamy. Nie chodzi tutaj tylko o wartości finansowe, prawda, żeby nie stracić nic na tym, ale chodzi też tutaj o wartości moralne, etyczne, duchowe, o wartości wszystkie po prostu, które mamy wewnątrz, prawda, w naszej osobowości. To wszystko, co jest dla nas warte, nie powinniśmy z tego rezygnować, tylko powinniśmy zawsze o tym myśleć, co dla nas jest warte i także chronić się przed jakimiś stratami w tym związku, przy ewentualnym nowym początku. As mówi zawsze o jakimś nowym początku. Też As Pentakli mówi o tym, co jest bardzo tutaj ważną wskazówką, by właściwie ukierunkować swoje działania. Jeśli damy szansę temu związkowi i chcemy jeszcze raz zacząć wszystko od początku, to niemniej jednak musimy ukierunkować właściwie swoje działania, by nie ponieść jakichś strat, nie tylko finansowych, jakichś strat po prostu tutaj stabilizacji, ale także strat duchowych, strat po prostu personalnych, prawda? Jakieś spustoszenia po prostu duchowego, żebyśmy nie ponieśli takich szkód. Także uważajmy i chrońmy swoich własnych wartości, przemyślmy plan działania i przemyślmy, co dla nas, tak, dla mnie, dla osoby pytającej, czyli dla partnerki, która pyta, tutaj zadaje to pytanie, żeby ta partnerka nie została poprzez tę nową szansę, nowy początek w tym związku poszkodowana, prawda, i stratna na końcu. Także tego nie powinniśmy zrobić, nie powinniśmy po prostu ponieść jakiś szkód poprzez nowy początek w tej relacji, danie następnej jeszcze szansy. Teraz pytanie jest do karty numer 3, co powinnam zrobić, jaka jest rada karty, w którym kierunku powinnam zadziałać. As buław, as kijów, tak? As kijów to jest też nowy początek. As to są zawsze, mówią o nowym początku, o szansie, by rozpocząć coś na nowo. I teraz właśnie jest właściwa strategia działania, czyli właściwe właśnie ukierunkowanie swoich działań, rozmyślanie o po prostu konkretnym planie działania, co chcemy w tym związku polepszyć, co chcemy w tym związku naprawić, poprawić, by się ten związek ustabilizował i był po prostu lepszy, radosny, szczęśliwszy, który nas spełnia, tak, uczuciowo, emocjonalnie, w relacjach miłosnych. Także tutaj trzeba po prostu przemyśleć nowe plany, które chcemy realizować poprzez nowy początek w tym związku, nową szansę dla tego związku. Czyli konkretnie przemyśleć, tutaj widzimy tutaj ten as, tutaj ta kobieta, tak, ma to trzecie oko tutaj aktywne, czyli kieruje się rozumem i intuicją. Mamy przemyśleć, mamy posłuchać swojej intuicji, posłuchać swoich uczuć, swoich pragnień. Przede wszystkim pokierować się tej siłą rozumu i siłą intuicji, co po prostu jest dla nas ważne, jakie nowe plany chcemy realizować i jak po prostu ma się ten nowy początek w tej relacji potoczyć, prawda, konkretnie. Czyli te karty, czego nie powinnam zrobić, nie powinnam tutaj ponieść strat, nie powinnam ponieść szkód, nie powinnam zrezygnować ze swoich najważniejszych wartości i tutaj powinnam wszystko przemyśleć, swój plan działania,
jak będziemy to realizować, tak? Kierować się rozumem i intuicją, tym talentem, właśnie tą aktywacją trzeciego oka. Tutaj jest taka wskazówka, te karty się bardzo tutaj uzupełniają, prawda? Teraz następna karta numer 4 to jest rezultat. Co będzie w przyszłości? Jaki będzie rezultat na przyszłość? Pytanie, jeszcze raz powtarzamy pytanie, co powinnam zrobić z tą relacją? Więc karta śmierci. Karta śmierci mówi o zakończeniu pewnego etapu, czyli śmierć pewnego stanu, który teraz jest, tak? Nie oznacza to śmierci na zawsze. Proszę tego nie mylić ze sobą. Jest to tylko śmierć, zakończenie definitywne pewnego etapu, być może tutaj tego etapu tych trudności, kryzysów w związku, czyli ten etap powinien się zakończyć, by mogło otworzyć się w perspektywie coś zupełnie nowego. Jeśli mówię o perspektywicznym początku czegoś nowego, to nie myślę tutaj o czymś zupełnie nowym, nowym mężczyźnie, nowym związku. Niemniej jednak są na pewno z Państwa również tacy, którzy podejmą taką decyzję i powiedzą: nie, nowy początek, nie chcę, za dużo po prostu się wydarzyło, zdrada, czy jakaś agresja, czy jakieś, no nie wiem, obrazy werbalne, czy także chcę mieć nowy początek z kim innym, poznałam kogoś innego, gdzie widzę większe szanse na odbudowanie czegoś tak stabilnego, radosnego, prawda? Są na pewno takie osoby, z którym będzie rezonować ta opcja, ponieważ karty są zawsze dwuznaczne, to są tylko drogowskazy, które Państwo mają kreatywnie wzbudzić do myślenia, tak? By nie zostać jakimś apatycznym w tej złej tej relacji. Jest ewentualnie początek tutaj nowy, w tej samej relacji, czyli jeszcze szansa nowa dla tej relacji, polepszenie tej relacji, zmiana, plan działania, realizacja swoich najgłębszych pragnień, polepszenie tych tutaj kontaktów, prawda, z partnerem. Jest taka szansa lub również dla pewnie jakiejś niewielkiej części z Państwa będzie absolutne zakończenie tej relacji. Śmierć oznacza zakończenie jakiegoś etapu w naszym życiu, by zacząć zupełnie jakiś nowy plan, nowy etap, mieć nowy cel, prawda? Więc też jest to taka opcja dla niewielu z Państwa. Także co zrobić z tą relacją? Na pewno transformację, przemianę na lepsze. Na pewno co zrobić z tą relacją? Na pewno polepszyć ją, by była taka jak tutaj w tej pierwszej karcie, stabilna, radosna, lekka, pełna pragnień, emocji miłosnych, kreatywności, aktywności, prawda? I przy tym muszę myśleć o swoich wartościach, by nie stracić po prostu czegoś istotnego, wartościowego, by nie być po prostu osobą, która straci tutaj na tym ryzyku nowego początku i kierować się rozumem i intuicją. Także wtedy jest duża szansa na piękny, nowy, słoneczny tutaj pejzaż, którzy widzą Państwo, że nowy, piękny, słoneczny początek, światło w tunelu i jakąś pozytywną tutaj przemianę, tak? Czyli potrzebna jest jakaś absolutna transformacja. Ta karta numer 5 mówi nam o czasie. Tylko uprzedzam Państwa, że te informacje o czasie w tarocie są zawsze po prostu ruchome. Proszę tego tak nie wziąć bardzo surowo. Niemniej jednak tutaj jest czas 7 kijów, czyli tutaj będzie 7 dni, ponieważ kije są to szybkie orkany, czyli bardzo szybki tutaj, szybka siła. Buławy
buławy są właśnie no, tutaj symbolem ognia, czyli są szybkie. Tutaj jest 7 buław i to oznacza 7 dni, czyli 1 tydzień. W 1 tydzień Państwo, plus minus oczywiście, proszę nie brać tego tak bardzo tutaj dokładnie. W trakcie tygodnia chcą Państwo podjąć decyzję, co zrobić z tym związkiem, z tą relacją. Tak, i no tutaj są na pewno ciekawe impulsy dla Państwa, bardzo dobre porady i po prostu do przemyślenia, prawda? No i w czasie tygodnia chcą Państwo podjąć jakieś tej próby, ewentualnie nowego początku w tej relacji, transformacji radykalnej lub odejścia i zaczęcia zupełnie innego jakiegoś planu. Życzę Państwu z całego serca, by podjęli Państwo tą właściwą decyzję, co powinni Państwo zrobić z tym związkiem. Na pewno mają Państwo te impulsy do przemyślenia, do jakiejś analizy mentalnej. Ja życzę wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia niedługo. Proszę subskrybować mój kanał, proszę lajkować i pisać komentarze. Przypominam, wszystkie Państwa pomysły, na jakie pytania mam tutaj stawiać karty, proszę pisać w komentarzach. Będę się bardzo cieszyła z różnorakich pomysłów. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już niedługo.